witam Mroczna Armio w kolejnym odcinku na naszym kanale, w którym dowiecie się o nawiedzonych miejscach, o których mogliście nie wiedzieć. Zostawcie suba, lajka, komentarz dla zasięgu, będziemy bardzo wdzięczni. Zapraszam do oglądania. W Zdziechowie, 6 km od Gniezna, znajduje się pewien nawiedzony dom, w którym od lat straszy. Nawiedzony dom w Zdziechowie. Dom miał zostać zburzony, bo wykryto pod nim wulkan energetyczny wypełniony złem, ale stoi do dziś. A działo się w nim tyle, że włos się jeżył na głowie księdzu egzorcyście oraz łowcom sił nadprzyrodzonych. Telewizja TVN robiła tam również program. Zaczęło się 6 stycznia. Świąteczną zastawę ze stołu coś roztrzaskało po podłodze. Z koszyka wyskakiwał groch i sztuczce z szuflad. Garnki i słoiki latały i rozbijały się o ściany. Meble tańczyły w pomieszczeniach. Donice z kwiatami trafiały w lokatorów, a coś zrzucało butelkami w mieszkańców. Rozleciał się pawlacz, tak jakby wybuchł. Coś zrywało kliny ze ścian, a suszarkę do prania tak zdusiło, jakby była z papieru. Pytanie, czy dom stoi nadal? Od momentu śmierci bezdomnego lokatora domu w Zdziechowie, pod Gnieznem, jego mieszkańcy są świadkami zjawisk paranormalnych. Dziennikarze Gazety Poznańskiej uczestniczyli w scenie niszczenia i poruszania się elementów wyposażenia mieszkania w domu numer 70. Gdyby nie naoczni świadkowie tych niesamowitych wydarzeń, nikt racjonalnie myślący nie uwierzyłby w to, co dzieje się w domu w Zdziechowie. Dom, w którym straszy, jest ponad 100-letnim budynkiem, zamieszkiwanym przez 6 rodzin. Do tej pory zmarło tu w niewyjaśnionych okolicznościach 10 osób. Jednakże dopiero po śmierci bezdomnego, w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to on sam tuż przed śmiercią oświadczył, że za 2 tygodnie umrze, domem wstrząsnęły straszne zjawiska. Łękiny pod Koczałą. Stoi tam dom, w którym ekipa remontowa odnalazła w piwnicy zwłoki kobiety. Nawiedzony dom pod Koczałą. Był to rok 2010. 4 lata później małżeństwo z trójką dzieci wynajęło dom. Nic w nim się nie działo, dopóki nie postawili w pokoju szafy znalezionej w garażu. Od tego się zaczęło. Pies dziwnie się zachowywał. Warczał, zaglądając do piwnicy. Synek małżonków nie chciał spać w swoim pokoju, mówiąc, że pod sufitem jest coś czarnego, a przy łóżku stoi pani, która chce go gdzieś zabrać. Szafki same się otwierały, a żyrandole spadały. Zabawki same się zaczęły poruszać, zapraszając do zabawy. Dom niedawno sprzedano i kupił go grabarz. Otwierające się szafki, choć nie było przeciągu. Pluszowa zabawka mówiąca, pobaw się ze mną. Spadające z półek przedmioty. Pani stojąca przy łóżku. To nie są zdarzenia wyssane z palca, a relacja mieszkającej w domu pod Koczałą rodziny. Musieli uciekać z budynku, bo nawet poświęcenie przez księdza nie pomogło wypędzić duchów. Zgodnie z wiadomościami, w listopadzie 2010 roku w tym samym domu mieszkała 44-letnia kobieta pochodzenia ukraińskiego. Budynek był często wynajmowany przez nieistniejącą już spółkę Rudy Rydz pracownikom. Dokładnie 24 listopada 2010 roku w piwnicy i jednocześnie garażu odnalezione zostało ciało Ukrainki. Kobieta popełniła samobójstwo. Powiesiła się. Tak wynika z wycinków gazet. Państwo F wprowadzili się do starego budynku w połowie lat 80. Już kilka dni po wprowadzce zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Nawiedzony dom w Knyszynie. Zdarzały się jakieś puknięcia. Słychać było, jak na przykład pokrywka spadała. Jednak kiedy wstałam, okazywało się, że leżała ona na swoim miejscu. Było słychać dziwne odgłosy. Trzaskanie drzwiczkami. Pukanie do drzwi. Wkrótce domownicy zdali sobie sprawę, że dziwne hałasy i zaskakujące zdarzenia mają miejsce coraz częściej. Nasiliły się one znacznie następnego dnia, po Wszystkich Świętych.
Zdarzenia zaczęły przybierać dramatyczny przebieg, gdyż domownicy wręcz fizycznie czuli obecność złowrogiej siły. Niejednokrotnie pan Janusz czuł obecność czegoś lub kogoś w mieszkaniu. Czułem, jak na fotelu obok mnie ktoś siedzi. Mimo tego rodzina ciągle pozostawała w mieszkaniu, nie czując się jednak bezpiecznie. W domu czuć było przejmujący chłód, a jeden z synów słyszał niejednokrotnie straszny ryk. Rodzinie F postanowiła pomóc znana holenderska egzorcystka Daisy Rotnar. Od razu wyczuła ona, że są to dusze ludzi, którzy nie potrafią sami odejść. Sądziła także, że dzięki jej pomocy uda im się opuścić to mieszkanie raz na zawsze. W domu państwa F znajdowała się dusza zmarłego człowieka, która chciała iść do światła, tylko sama nie potrafiła tego zrobić. Podczas rytuału oczyszczenia egzorcystka postawiła pomiędzy dwie zapalone świece statuetkę Matki Boskiej oraz Jezusa i nakazała iść duszy w ich stronę. Rotnar ustaliła również, że kilka dusz znajdowało się w piwnicy. One również nie potrafiły opuścić naszego świata. Także i to pomieszczenie zostało oczyszczone. A na końcu każdy z domowników, aby zetrzeć z nich negatywną energię. Dusze nie chciały odejść, bo obawiały się wejść do światła, a ja pomogłam im przejść. Te dusze należały do ludzi, którzy kiedyś umarli, ale nie wiedzieli o tym, że już ich tutaj nie ma. Dom w Wojciechowie jest wciąż najprawdopodobniej do tej pory zamieszkałym budynkiem. Tym bardziej to, co się dzieje w środku, prawdziwie mroży krew w żyłach. Nawiedzony dom w Wojciechowie. Domownicy od lat narzekają na dziwne hałasy, których nie są w stanie logicznie wyjaśnić. Trzaskające drzwi stodoły i stale włączający się alarm w aucie, które martwiły, okazały się zaledwie początkiem. Potem niewytłumaczalne odgłosy pojawiły się także wewnątrz domu. Drzwi do kuchni otwierające się bez niczyjej pomocy. Absurdalnie przechylające się naczynia, stukanie w ścianę, a nawet dźwięk przypominający przejeżdżanie paznokciami po łóżku, na którym próbuje się zasnąć. Takie zdarzenia opisują mieszkańcy. Jedna z kobiet zarzeka się, że nieraz widziała przechadzającą się postać w kapturze i towarzyszącego jej psa z połową ciała. Dlaczego lokatorzy się stamtąd nie wyprowadzają? Niestety, nieruchomości nikt nie chce kupić, ze względu na jej wyjątkowo złą sławę. Jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkopolsce jest stary cmentarz w Borgowie, 6 km od Śremu. Jest położony w środku lasu, na pewnej górce. Nawiedzony cmentarz w Borgowie. Groby datowane są na około XVI wiek. W księgach parafialnych oraz w kronikach parafii Ducha Świętego w Śremie nie ma ani jednej wzmianki o takowej nekropolii. Po wejściu na sam cmentarz od razu można wyczuć złą energię, nawet przez ludzi, którzy nie są na to wyczuleni. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest kopiec bardzo małych rozmiarów. Zawsze jest na nim 6 żywych tulipanów. Kolejny jest krzyż na samym środku górki. Będąc tam w nocy, można usłyszeć wycie dusz ludzi pochowanych na tym cmentarzu. Legenda głosi, że chory psychicznie ksiądz w XVIII wieku odprawił na nim czarną mszę i dokonał kontaktu z samym Lucyferem. Później się powiesił na furtce od wejścia. Wielu ludzi, którzy byli na tyle odważni, aby tam jechać, widzieli go klęczącego pod krzyżem w znaku pokuty. Na plebanii w Rąbiniu pod Kościanem w województwie wielkopolskim straszy poinformował swoich parafian o tym ksiądz proboszcz Zambony. Jak mówią, straszy tam od lat. Nawiedzona plebania w Rąbiniu. Poprzedni proboszcz się nie przejmował i wytrzymał 22 lata, ale ten przed nim był tylko 6 lub 7 lat i się wyprowadził. Podobno przez ducha. Światła się zapalają albo gasną. Telewizor sam zmienia kanały. Drzwi się na klucz zamykają i hałasy jakieś słychać. Tak ksiądz na pszach mówił. Żyje duch i zakłóca spokój na plebanii. Teorii we wsi jest kilka. Pierwsza wskazuje na hrabinę Zofię Chłapowską. Rąbin i okolice to rodowe dobra Chłapowskich.
Zofia w 1853 roku, będąc w depresji, popełniła samobójstwo. Jej mąż, Stanisław Koźmian, ufundował po jej śmierci 16-kilometrową śródpolną Kopaszewską Drogę Krzyżową. Jej połowa znajduje się właśnie przy kościele w Rąbiniu. Druga teoria mówi o księdzu Teofilu Geweggerze, zamęczonym w 1942 roku przez hitlerowców w Dachau. Według kolejnej teorii wszystko za sprawą starego cmentarza. W listopadzie archeolodzy odkryli pod świątynią w Rąbiniu pozostałości po średniowiecznych grobach, których przy rozbudowie kościoła w połowie XVII wieku ekshumowano. Być może to dusze tamtych parafian dają teraz o sobie znać na plebanii. Jest też czwarta teoria. Według niej straszy duch jakiejś dziewki, którą w dawnych latach pokrzywdził któryś z ówczesnych proboszczów. Dom w Zarzeczu koło Wolbromia miał już w swojej historii kilku właścicieli. Każdy nowo przybyły szybko pozbywał się tej posiadłości. Powód? Dom, wierzyli niektórzy, był nawiedzony. Samoczynnie przesuwały się w nim przedmioty. Szklanki i talerze wypadały z szafek. Dom kilkukrotnie był wystawiany na sprzedaż, a nowi najemcy bardzo szybko się z niego wyprowadzali. Był o nim nawet reportaż w programie Nie do wiary. Po latach okazało się, że najprawdopodobniej biegnie pod nim żyła wodna i to ona jest sprawką tych samoczynnych przesunięć przedmiotów. Czy taka jest prawda? Na dzisiaj to będzie wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych takich zestawień. A my widzimy się w kolejnym odcinku.